To co, kto gdzie leci? Grajewo. Grajewo. Białystok. Do tego, do Zambrowa, to 30 km. Zwijkę zrobię. A, no dobra. Kogo nie ma jeszcze? Pojechał. A, no ty. No dobra, no to co? Tam sobie na tej nocy. Fajnie było z wami się spotkać, przejechać. Zapraszam do nas. Oczywiście. Piona, fajnie było poznać. Wróbel, ty? No ja lecę na chatę. No to do zobaczenia. Musimy się spakować. Ty do Łomży, nie? No, no fajnie. Tam kiwniemy po drodze. To kopać w gary i ogień. No. Wylecimy. Jo. Piona. Czekaj, młody się pakuje jeszcze. Ale śmierdzi benzyną. To się rozlała. To śmierdzi. Piona, chłopaki, piona. Trzymajcie się. Do następnego. A wy gdzie jedziecie w ten? W sobotę? Lidzbark Warmiński. A co tam będzie? Mistrzostwa Polski motocross. Aha. Będziemy się wystawiać tam z firmy. Jak coś, to dawaj, cały dzień posiedzimy i już. No zobaczymy, bo ja tak myślę jechać nad morze, nie? A. No. Zrobić najwyżej rundę 800 km, nie? Dobra, trzymaj się, cześć. Dobra, heja. Pa. Pa. 18:27, w domu. Zobaczymy, o której będziemy. Wyjechaliśmy z miasta. Generalnie to jakoś tu spokojnie jadą. Na dwupasówce S8-ka. A ona ciągnie aż do Warszawy chyba. Ja miałem dalej jeszcze. A? Ja miałem dalej jeszcze na nawigacji. Ale widocznie tu. Pawła nie widać, co? Nie. Nie wiem, może trzeba poczekać chwilę. No tak, ale to nas zobaczy tutaj? No, myślę, że tak. Kurczę, ale to w nawigacji inaczej mam pociągniętą jakoś. No? Ten na Pajabuzie się skupił. Nie, on wrócił! On wrócił na Białystok stąd! A, myślałem, że widziałem, że on zawrócił gdzieś tam. Poczekaliśmy na chłopaków, a tędy jedziemy dobrze na Łomży? Bo nas tam dalej nawigacja kierowała. Dobra, czekaj, to przestawię tylko. Myślisz, że on wrócił na pewno tą hajką? Tak. On tu miał zjechać, wiesz? No dobra, to jedziemy. To jedziemy. No tak, kochani, tutaj powoli trochę się rozjechaliśmy. Każdy pojechał w swoją stronę. Ale jest jeszcze z nami Paweł, który robi trasę od samego początku. No i kolega z Łomży, kurczę, wyleciało mi imię z głowy, ale fajnie. Jedziemy teraz właśnie jego odprowadzić, właśnie w Łomży. Hello, hello. Kto to ostatnio mi z Podlasia takie fajne zjątka rozlewisk przysyłał? Bo chyba właśnie tu jesteśmy, nad Narwią. Nieźle to wygląda, Narew, rzeka Narew. Fajnie, pozdrawiam w każdym razie. Piona. Normalnie jakby Igor jechał. To nie nasz Igor? Nie. Hej. Ale fajnie jest z wózeczkiem. Piona. Paweł zobaczy. Halo? Halo? To Igora podobny ostrzem. No właśnie mówię, Paweł zaraz z tyłu zobaczy, to też będzie chciał taki wózek. Do tracerka. Chodzi do rozlewiska na to? No niezłe, właśnie ktoś rzucał fotkę ostatnio i nie pamiętam kto. To właśnie to miejsce chyba, albo podobne. Tak. Niezła. No jest parę zakrętów. Nareszcie. No powiem wam, te Podlasie to płaskie i za bardzo winkli nie ma.
ale dwa tu były. Piątnica, o, tutaj też robią mleko. Prawda? Mleko robią tutaj, patrz, jaka tam dziura. Jeszcze raz, co tam było? W dolinie jakiej, tam miasteczko jest. Taki nam się trafił objazd, to widzicie. Bo tam jakąś drogę robią. Ale tutaj nasz swojak. Mamy swojego człowieka w Łomży, zobaczcie, o. No. No ładny skwerek tutaj z tymi sosnami. Ale gorąco jest, kurde, 33 stopnie. Normalnie jak we Włoszech. Fajnie, chodzi lato. No, wiosna. Jeszcze jest wiosna, ale taka wiosna to ja rozumiem. No, tak jak jest taka temperaturka, to jest luksusowo, aż zbyt luksusowo. To tak jak w Albanii mieliśmy 40 stopni cały czas. Wow, to było tam ciężko, kurczę, się egzystować. No i tu już wylatujemy chyba na dróżkę naszą. Yo. Elegancko, no. Na Dukacie. Ponoć uczył się z moich filmików, więc zapraszam was też, żebyście zajrzeli na How to Wheelie z Fabik Moto. Na YouTubie. Krótka przerwa w drodze do domu. 355 km jeszcze. Nie, mamy zrobione. O, tak. Paweł rozbolała głowa i w ogóle jest zmęczony. Generalnie cały czas 30 parę stopni. Gorąco, ale bardzo fajnie, mi się tam podoba. Mi się tam podoba. No wiesz, tak, ja bym tam jechał, wiesz. Bomba. Generalnie wszyscy narzekają, ale mnie się tam podoba. A ty nie z tego, nie z Google jedziesz tego. Nie. Bo ale miałem inaczej. Pokazywał jechać. Prosto, nie? Tak. Tam też pokazywał. Tak? No, tak, tylko tak. Oni skręcili i my wcześniej. A, no bo tam był objazd. No, bez przesady, kochani, jesteś sam tutaj. No co, pić mi się chciało, no. Łyk, łyk. Ale jesteśmy, słuchajcie, w Szczytnie i powoli kończymy naszą trasę. Tutaj już się rozjechaliśmy. Paweł nas minął przed chwilą. Poleciał, a troszeczkę pojechał z tyłu, bo z żoną jechał trochę wolniej niż my. Ale wcale daleko nie został, skoro już jechał, nie? O, pojechał, zdążyłem napój kupić. Zatankować, a te. No, cały czas mamy fajną pogodę, ale tutaj widzę z tej strony zaczyna się chmurzyć. Może popadać, może być burza, ale nas cały czas omija i jest cały czas fajnie. Jest cały czas super. Dukat z nami leci cały czas. Trzymaj. Tam jest kamera, druga. Tam jest na live, tu jest na YouTube'a. Tam jest live, tu jest YouTube. No, nagrywamy. Tyle, no. Fajnie, że z nami poleciałeś w sumie. No, taki towarzysz. No, wreszcie się nie nudziłem. Pogumowałeś? No. Tylko ta trasa tutaj to nudna generalnie, bo takie proste, wiesz. Ale tam jak z Nowogrodu to były fajne. No tak. Kawałek, no. Tak. No. Ale sarna? Ale sarna wystraszyła. Sam się wystraszyłem. Ale jak dumnie sobie przeszło przez tą drogę, co? Sam się nie śpiesząc, nie? No. Jej las. Ogólnie fajnie, tak naprawdę nasz jakiś drugi wyjazd. Nie? Co? Drugi wyjazd, ale z Martuś na plecaku pierwszy. No. Drugi live przecież. Szczególnie byłem w Czesława. No. Też się już bardzo pozytywny goleś. Tak, fajne, nie? No. Angry Czesław. Pozdrawiamy cię z tego miejsca właśnie, tutaj, zobacz. No. Piona Angry Czesław. Pozdrawiam wariacie. No. Całą resztę ekipy vlogerów, no. Nie wiadomo, dobra, kończymy już tak naprawdę nasz dzień i na chatę i piąteczko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, bądźcie z nami na Fabik Moto. Hej. Ja już nie mam tego. Co, wam zrobić zdjęcie? Dawaj, ty strzel, nie, ty masz długie ramiona, to śmiało możesz strzelić.
Będzie? Ja to tak mogę z brzeszku. Cześć. Luk, super. Dobra, ekstra, dzięki.